Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa serdecznie w środę 2 marca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej 23. W dzisiejszym wydaniu wiadomości w sprawę odłączenia gliwickiej onkologii zaangażowali się posłowie. Z jakim skutkiem? Poza tym nagrody dla gliwiczan i gliwicka młodzież będzie straszyć, ale spokojnie, tylko na scenie. Zapraszam na serwis. Prezes Gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Jurczewska-Pońska otrzymała złotą odznakę honorową za działalność sprzyjającą rozwojowi Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gliwiczankę doceniono za wspieranie działalności aktywizująco-integracyjnej osób starszych oraz wkład w kulturalny i społeczny rozwój województwa śląskiego. Złote odznaki przyznawane są osobom, które w wybitny sposób zasłużyły się dla województwa śląskiego. Gliwicka Druhna wygrywa w Warszawie. W stolicy odbył się finał plebiscytu Niezwyczajni 2015. Konkurs organizowany jest co roku przez główną kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego po to, aby podziękować wolontariuszom za wkład w wychowanie młodych pokoleń oraz kształtowanie społeczeństwa. Wśród 6 laureatów plebiscytu spośród ponad 8 tysięcy instruktorów, wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego znalazła się zastępczyni komendanta chówca ziemi gliwickiej Magdalena Bogucka, która prywatnie jest psychologiem, a harcersko od lat wspiera rozwój wolontariuszy, współorganizuje kursy dla przyszłych wychowawców, a obecnie sprawuje pieczę nad obszarem pracy z kadrą w gliwickim chówcu. Druhna Magdalena zwyciężyła w kategorii wspieranie rozwoju instruktorskiego drużynowych. Gratulujemy! Młodzieżowa rodzina Adamsów na bis. Już dziś wieczorem ponownie na deskach teatru przy Nowym Świecie wystąpią obiecujący aktorzy, na co dzień uczniowie liceum ogólnokształcącego na Zimnej Wody. Licealiści zaprezentują ponownie anglojęzyczną wersję musicalu Rodzina Adamsów. Przypomnijmy, młodzież pracowała nad tym projektem z reżyserką Katarzyną Wysuchą i nauczycielką Anitą Kwiatkowską-Plewik. Występ młodzieży to nie tylko charakterystyczne dla tego musicalu postacie, to także ciekawe stroje, profesjonalna charakteryzacja i humor, który został już sprawdzony i zaaprobowany przez poprzednią publiczność. Po wspólnej akcji lokalnych i regionalnych mediów Tak dla Niezależności Śląskiej Onkologii przyszedł czas na prawie niecodzienne porozumienie wśród śląskich polityków. Parlamentarzyści z naszego województwa od lewej do prawej strony spotkali się dziś z zarządem Gliwickiego Instytutu oraz marszałkiem województwa i co rzadko się zdarza, wszyscy mówili jednym głosem. Wszystkie ręce na pokład dla gliwickiej onkologii bez względu na partyjne układy. Już od paru miesięcy ta sprawa wraca jak bumerang. Po zaangażowaniu mediów i obywateli na ręce ministra zdrowia złożono przeszło 15 tysięcy podpisów. Przyszedł czas na zaangażowanie polityków i władz województwa. To jest nasza taka lokalnie, regionalna sprawa dzisiaj, bym powiedział, narodowa i ten temat jest jak najbardziej do rozwiązania, żeby powstał autonomiczny od Warszawy Śląski Instytut Onkologii. Jak mówi dyrektor placówki, nic nie przemawia za tym, aby Gliwicki Instytut nie był samodzielną placówką. Stoją za nami dobre zarządzanie, wykwalifikowana kadra i ambitne plany na przyszłość. Wiadomym był transfer, drenowanie środków finansowych wygospodarowanych przez nasz Instytut, środków zresztą przeznaczonych z NFZ-u dla leczenia chorych w tym rejonie do Warszawy i do Krakowa. Głównie chodziło o Warszawę. Były to sumy bardzo duże, przekraczające 80 milionów złotych, więc sumy pozwalające na wybudowanie i wyposażenie szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu i modernizację placówki, remont bloku operacyjnego i budowę nowej sali operacyjnej. Tak duża strata wypracowanych zysków może ten plan unieważnić. Działa to demotywująco na załogę, już pomijając fakt tracenia środków, które są przeznaczone na konkretne inwestycje u nas na Śląsku, na rozbudowę onkologii. Ta empatia, tak bardzo potrzebna, zwłaszcza w chorobach onkologicznych, jest tym ważniejsza, że pacjent tutaj ma poczucie kompleksowego załatwienia dzisiaj. Głos w sprawie zabrał m.in. były minister zdrowia, profesor Marian Zembala, który podczas swoich 5 miesięcy urzędowania opowiadał się jednoznacznie za niezależnością Gliwickiego Instytutu. Teraz minister ambitny z zespołem rozpoczyna następne i tak ma być, bo przed nami nie byli idioci i za nami nie będą geniusze. Tak jest świat.
Profesor Zembala podkreślił także, że im dalej medycynie do polityki, tym lepiej. Czy zatem zaangażowanie parlamentarzystów w tej sprawie jest zasadne? Jako były dyrektor Instytutu, ciągle jako pracownik tego Instytutu, jestem w stanie się sprzysiężyć z każdym, z każdą partią, z każdą organizacją społeczną, z każdą organizacją polityczną, społeczną, obojętnie jakąkolwiek, dla której największym i zasadniczym celem i dobrem będzie chory na raka. Tyle i tylko tyle. Swoją cegiełkę do dyskusji dołożył także prezydent Gliwic, który stwierdził, że trzeba się teraz skupić nie na tym, czy, ale kiedy ma nastąpić uniezależnienie. Jeżeli dłużej ten proces rozdzielenia będzie trwał, to przy znanych zasadach rozliczeń Instytut Gliwicki będzie bardziej obciążony kosztami podziału. Pod koniec oficjalnej części marszałek województwa zaproponował podpisanie wspólnego listu przez wszystkich zgromadzonych parlamentarzystów. Nie było sprzeciwów, wręcz przeciwnie. To jest w ogóle wyjątkowe spotkanie, ponieważ spotkaliśmy się tutaj ponadpartyjnie zupełnie. To są przedstawiciele każdej partii, która obecnie zasiada w parlamencie i wszyscy są zgodni co do tego, że Instytut należy wydzielić. Jak zapowiadają władze Instytutu, to nie ostatnie tego typu spotkanie. W czwartek, 10 marca odbędzie się kolejne, tym razem z radnymi Sejmiku Województwa. I to wszystko w środowych wiadomościach Telewizji Imperium. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie tvimperium.pl. Zapraszamy na naszą nową stronę internetową. Liczymy na jej pozytywny odbiór i komentarze. Oczywiście jesteśmy też na Facebooku po serwisie Sport i prognoza pogody na niestety deszczowy czwartek. Dziękuję za dziś, a na jutrzejsze wydanie zapraszam w imieniu Agnieszki Chlewickiej-Bac. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na serwis sportowy. Nie odbył się zapowiadany przez nas wczorajszy mecz Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław. Po obfitych opadach śniegu murawa stadionu przy ulicy Okrzei zamieniła się w błotnisty plac, na którym nie dało się rozegrać zawodów. Zdecydowano więc, że mecz odbędzie się za tydzień we wtorek 8 marca o godzinie 18. Wcześniej, bo już w piątek 4 marca, gliwiczanie zmierzą się w wyjazdowym pojedynku z Wisłą Kraków, która również wczoraj pauzowała. Reprezentacja Akademii Wspinaczki GTW odniosła znakomity wynik na zawodach Cliff Kids Meeting, które 28 lutego odbyły się w Tarnowskich Górach. Rywalizowano w różnych kategoriach wiekowych, dla których organizatorzy przygotowali trasy wspinaczkowe o rosnącej trudności. Reprezentanci GTW przywieźli z tych zawodów 3 medale. Natalia Grocholska wygrała w kategorii 13-16 lat. Martyna Ciechanowska zajęła drugie, a Bartosz Ciesielski trzecie miejsce. Oboje startowali w kategorii 8-12 lat. Gratulujemy! Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.